Dzień dobry, kłaniam się, ze mną na łączach, z nami na łączach Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były marszałek Sejmu, a obecnie europoseł. Kłaniam się nisko, panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się. Panie premierze, pana zdaniem pan prezydent Duda powinien się pospieszyć i szybciej zwołać to pierwsze posiedzenie Sejmu, tak żeby na uchwalenie ustawy budżetowej było więcej czasu? Wie pan, to zależy nieco od sytuacji związanej z ewentualnymi protestami wyborczymi, które muszą być rozpatrzone przez Sąd Najwyższy. Tego jeszcze nie wiemy, czy jest dużo skarg, czy nie i jakie są natury. Jeżeli to nie byłby wielki problem, to wtedy pan Duda powinien jednak, rozumiejąc sytuację w naszym kraju, częściowo o tym przed chwilą wspominaliście, to jest chociażby kwestia uchwalenia nowej ustawy budżetowej, zwołać Sejm tak szybko, jak się da. W wielu krajach parlamenty nowe są zbierane po kilku dniach od wyborów i ułatwia się w ten sposób powstanie nowego rządu. Powinniśmy próbować w takim stopniu, w jakim pozwala na to nasze prawo, pójść właśnie w takim kierunku. A spodziewa się pan, że pan prezydent Duda od razu powierzy misję tworzenia rządu opozycji? To byłby poważny błąd z jego strony. Powoływanie się na tradycję, że zawsze zwycięska partia otrzymywała misję tworzenia rządu, jest w tym przypadku oczywiście bez sensu, dlatego że ta zwycięska partia nie jest w stanie utworzyć rządu i to wszyscy wiedzą. W związku z tym to były jedynie takie manipulacje budzące podejrzenia o intencje, o co tutaj chodzi. Gdyby wyznaczył misję tworzenia rządu Prawo i Sprawiedliwości, tak? To wtedy byłby to błąd, tak? Natomiast powinien powierzyć misję większości sejmowej, a ta większość jest określona. Pan premier Włodzimierz Cimoszewicz cały czas jest moim i państwa gościem. Nasza rozmowa jest kontynuowana w radiu internetowym RMF24. No i tam wszystkich słuchaczy RMF FM serdecznie zapraszam. Panie premierze, a jak już ten rząd większości sejmowej w tym momencie powstanie, Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga, no to jednak zostaną w takiej sytuacji, że prezydent Andrzej Duda będzie tutaj niejako w opozycji do tego rządu. Pan się spodziewa, że prezydent Duda będzie rzucał kłody pod nogi nowemu rządowi? Wie pan, jeśli opierać się na dotychczasowym doświadczeniu, gdy chodzi o działania pana Dudy, to niestety mógłbym się spodziewać czegoś złego, to znaczy prób blokowania niezbędnych zmian w prawie. Ale w tej chwili on już nie jest kontrolowany przez PiS, nie ma się czego obawiać i w gruncie rzeczy mógłby spróbować zachować się jak prezydent podczuwający się do odpowiedzialności za kraj, a krajowi potrzebne są zmiany, których oczekuje przytłaczająca większość ludzi głosujących w wyborach z tą fantastyczną frekwencją. Przecież nieprzypadkowo opozycja wygrała, tylko dlatego, że ludzie oczekują zmian. Zmian odchodzących od tego, co przez 8 lat się działo w naszym kraju. Panie premierze, no z drugiej strony jednak Donald Tusk oczywiście apeluje o szybkie i energiczne decyzje Andrzeja Dudy, a opozycja mówi już o rozliczeniu Andrzeja Dudy za łamanie konstytucji, to znaczy no, niektórzy mówią wprost Trybunał Stanu, więc jakbyś tak zastanowić, to w interesie Andrzeja Dudy no, nie jest chyba pójście na rękę nowemu rządowi, no jeżeli ma być pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności. Wie pan, na miejscu wielu tych polityków opozycji milczałbym w tej chwili i pozwolił przywódcom partii opozycyjnych na rozgrywanie tego wszystkiego. Po drugie, jeżeli pan Duda będzie podstawiał nogę, będzie przeszkadzał powstaniu nowego rządu, to tym bardziej sprowokuje większość sejmową do ewentualnego rozpoczęcia procedury odwołania go ze stanowiska czy postawienia go przed Trybunałem Stanu. To tam będą zapadały decyzje w tej kwestii. No i wreszcie pan Duda rzeczywiście wielokrotnie łamał prawo, w tym konstytucję, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, ale ma szansę wykazać tak zwany czynny żal, czyli zacząć się zachowywać przyzwoicie i praworządnie. Panie premierze, to zostawiając już prezydenta Andrzeja Dudę i jego decyzje, które są, no, powiedzmy sobie szczerze, jego decyzjami i tylko od niego będą zależeć. My możemy tylko, nie my, ale politycy różnych opcji mogą tylko sugerować w jedną bądź w drugą stronę. Ja chciałem zapytać pana o wyborczy wynik Lewicy. 8,61. W poprzednich wyborach 12,5. No to oczywiście jest sukces, że Lewica będzie częścią koalicji rządzącej, ale czy ten wynik pana nie martwi? Chyba ja bym określił ten wynik jako zwycięską porażkę. No niestety, taki paradoks. Oczywiście, że jest gorzej niż było 4 lata temu. I pan Biedroń, pan Czarzasty, pan Zandberg powinni się poważnie zastanowić, dlaczego. W jakimś, ale chyba niewielkim stopniu ten wynik mógł być lepszy, gdyby część
osób gotowych głosować na lewicę nie przerzuciła w ostatniej chwili swojego głosu prawdopodobnie na Koalicję Obywatelską, chcąc pomóc w zajęciu pierwszego miejsca w wyborach. Więc jest nad czym się zastanowić. Ja w tej chwili nie chcę formułować jakichś ocen czy wniosków zbyt pospiesznie. Wydaje mi się, że lewica prawdopodobnie jednak za mało pracowała, powiedziałbym, w terenie, czyli nie tylko w mediach, nie tylko na jakichś manifestacjach. Ja pamiętam, jak tworzyliśmy to środowisko lewicowe 30 lat temu, w pierwszych wyborach dostaliśmy 12%. Panie premierze, no dobrze, no to mamy sytuację, w której lewica jest, będzie częścią koalicji rządzącej obok trzeciej drogi i obok Koalicji Obywatelskiej. Czy pan uważa, że lewica powinna zawalczyć o fotel marszałka Sejmu? Jest taka możliwość? Proszę pana, po pierwsze, wszystkie te partie powinny unikać w tej chwili sporów personalnych, bo to natychmiast postawi znak zapytania nad ich poczuciem, ich odpowiedzialności, nad powagą. Po drugie, wydaje mi się, że właśnie z przyczyn, powiedziałbym, takich tradycyjnych, marszałkiem Sejmu jednak powinien zostać przedstawiciel partii największej wśród tych, które tworzą większość, czyli Koalicji Obywatelskiej. Chyba, że jednak będą jakieś, powiedzmy tam, układy, jedna partia wskaże kandydata na premiera, inna na marszałka Sejmu. No właśnie, wtedy Koalicja Obywatelska miałaby i premiera, i marszałka Sejmu, to inne partie mogą powiedzieć hola hola, no ale przecież my też byśmy chcieli tutaj jakąś znaczącą funkcję uzyskać. I to może być zarzewie sporów. Mam nadzieję, że wszyscy poszli po to, żeby zrobić coś dobrego dla kraju, a nie dla siebie. A jak będzie, to zobaczymy. Panie premierze, a jeśli chodzi o, nie chcę tutaj pytać o spory personalne, a raczej o jakiś konsensus, do którego na pewno w rozmowach koalicyjnych przyszli koalicjanci będą dążyć, no ale jeszcze o lewicę. Resort edukacji na przykład pojawia się tutaj jako taki, który lewica mogłaby objąć, albo nowy resort mieszkalnictwa. To są dobre miejsca dla polityków lewicy. Oni w tych miejscach mogliby się sprawdzić? To zależy dla kogo personalnie. Zawsze podstawową kwestią jest ocena kwalifikacji możliwych kandydatów. No ja mam to doświadczenie z tworzeniem rządu i absolutnie nie kierowałem się tego typu założeniami, co dla jakiej partii politycznej, tylko kto ma być ministrem danego resortu, jakie ma kwalifikacje i tak to powinno być robione. Agnieszka Dziemanowicz-Bąk na ministra edukacji. Takie nazwisko pojawia się na giełdzie nazwisk. Dobry pomysł? Wiem, że się pojawia, ale jej nie znam, więc nie potrafię ocenić. Panie premierze, a spodziewa się pan, że te negocjacje koalicyjne będą długie i mozolne, czy jednak sprawne, szybkie i za jakiś czas, jeszcze przed tym w ogóle, jak pan prezydent zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu, partnerzy koalicyjni wyjdą, powiedzą, to będzie wyglądało tak, tak, tak i tak, dogadaliśmy się, wszystko już wiem. Wie pan, ja bym zachęcał oczywiście do szybkiego działania, przy czym szybkie działanie oznacza, że nie będą w stanie uzgodnić wszystkiego. Jeśli pan pamięta, w jaki sposób powstawały po co najmniej już dwóch wyborach koalicje rządzące w Niemczech, to tam ten proces trwa wiele, wiele miesięcy, dlatego że oni uzgadniają wszystko do ostatniego szczegółu i później przez 4 lata trzymają się tego. W naszym przypadku jest szereg kwestii, które mogą różnić się te ugrupowania tworzące koalicję. I ja bym w tej chwili unikał rozstrzygania tych dzielących ewentualnie spraw, odkładając to na nieco później, bo nie wszystko jest najbardziej pilne. Pilne jest w tej chwili przystąpienie do dekonstruowania rozmaitych złych rzeczy z ostatnich 8 lat i jednocześnie do robienia rzeczy pożądanych, na przykład w polityce zagranicznej. Wie pan, niezwykle ważne jest, żeby powstał nowy polski rząd i żeby polski nowy premier mógł przyjechać między innymi do Brukseli, do innych stolic świata i pokazać jakby nowy kraj, nową Polskę, nową politykę zagraniczną. Ja w tej chwili rozmawiam z panem ze Strasburga. Tutaj przez ostatnie 2 dni spotykaliśmy się, my, polscy eurodeputowani, związani z tymi ugrupowaniami, które wygrały, wprost z entuzjastycznymi reakcjami, wielkimi oczekiwaniami. Więc na przykład w grudniu odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej, w której powinien brać udział według mnie nowy premier.
gdzie będzie się decydowała przyszłość pomocy europejskiej dla Ukrainy. Rzecz o kolosalnym znaczeniu dla naszego kraju. Tam nie powinno być już pana Morawieckiego. A wydaje się panu, że tak odnosząc się do polityki wobec Unii Europejskiej i sporu z Unią Europejską, który teraz Polska w obecnym kształcie rządowym ma i na przykład pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wydaje się panu, że odblokowanie tych środków to jest tylko kwestia zmiany rządu? Nie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że wynik wyborów i skład przyszłego rządu będą przyjęte bardzo pozytywnie przez państwa członkowskie, przez Komisję Europejską. Jest to przyjęte świetnie w Parlamencie Europejskim, no ale na piękne oczy te decyzje nie będą zmienione dotyczące blokowania środków, dlatego że ta blokada ma swoje przyczyny, powiedziałbym, prawno-materialne. Jeżeli w nowych okolicznościach organ zwany Trybunałem Konstytucyjnym rozpatrzy wreszcie wniosek pana Dudy co do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, to otworzy drogę do natychmiastowych zmian i przekazania pieniędzy Polsce z tego planu. No ale to musi potrwać, to się nie wydarzy tak od razu, prawda? Proszę pana, ten trybunał, zwany Trybunałem Pani Przyłębskiej, rozmaite rzeczy robił, więc zobaczymy, czy oni wykażą się, ci ludzie wykażą się jakimkolwiek poczuciem odpowiedzialności za wielkie sprawy, za wielkie interesy naszego społeczeństwa i kraju, czy nie. To już jest pytanie do nich. Panie premierze, mówił pan o tych kwestiach, które mogą nas poróżnić, znaczy nas, koalicję oczywiście rządzącą mogą poróżnić. Jakie to kwestie? Mówił pan o tym, że trzeba je odsunąć na później. A jakie to są te najbardziej kwestie sporne? Proszę pana, no jak rozumiem, nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale i wcześniej, różne poglądy prezentowano na przykład w zakresie polityki społecznej, czy też w zakresie pewnych elementów polityki gospodarczej, polityki w zakresie mieszkalnictwa, no, czy oczywiście takich kwestii gorących w naszym społeczeństwie ciągle, jak te tak zwane obyczajowe. No, moim zdaniem nie są to żadne obyczajowe, tylko to jest kwestia rozumienia praw i wolności obywatelskich i ludzkich, jak prawne uwarunkowania przerwania ciąży, czy związki partnerskie i tak dalej. Więc to są rzeczy bardzo ważne, ale one rzeczywiście mogą na przykład kilka tygodni poczekać, żeby nie stać się czołowymi, dzielącymi w momencie, kiedy usiądą do stołu i będą próbowali ustalać to, co jest wspólne w programie rządowym. No ale kilka tygodni to nie jest wcale tak długo, to znaczy to nadal są bardzo pilne sprawy, które trzeba szybko załatwić. No wydaje się, że jedne nawet z pierwszych, prawda? Mam nadzieję, że ci politycy potwierdzą, że rozumieją logikę prowadzenia negocjacji. Nigdy nie zaczyna się negocjacji od kwestii najbardziej spornych. Kiedyś przez całe lata pracowaliśmy nad tekstem nowej konstytucji, którą chwała Bogu uchwaliliśmy, i ostatnią sprawą dyskutowaną wtedy, po 3 latach prac, był tekst wstępu do konstytucji. Wydawałoby się, że od tego trzeba zacząć. Nie, właśnie wstęp potrafiłby nas tak podzielić na początku, że żadnej konstytucji byśmy nie wypracowali. Zrobiliśmy odwrotnie. I ja mam trochę doświadczenia z negocjacjami, między innymi tutaj w parlamencie. Ciągle to robię w imieniu swojej grupy politycznej i trzeba szukać kompromisów rozsądnych. Najtrudniejsze rzeczy na razie odłożyć na bok. Panie premierze, a co z takimi obietnicami przedwyborczymi, które były składane przez wielu polityków ówczesnej opozycji, rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości? Według pana to jest realne? Zbigniew Ziobro na przykład w więzieniu, jak wielu polityków mówiło, zapowiadało, to jest możliwe? Wie pan, o tym, kto powinien się znaleźć w więzieniu, czy się znajdzie, czy nie, powinny decydować niezależne sądy i niezawisli sędziowie. Od tej sprawy trzeba między innymi zacząć, żeby przywrócić praworządność w naszym kraju. Natomiast rozliczenia czynów bezprawnych, a było tego w mojej ocenie bardzo wiele, to jest kwestia przywrócenia praworządności w naszym kraju. Jeżeli opozycja popełniłaby okropny błąd machnięcia ręką na to wszystko, to przyczyniłaby się do utrwalania braku praworządności, braku rządów prawa. To jest kwestia poważnego traktowania prawa.
Panie premierze, a pan się spodziewa, że jeżeli już rzeczywiście to, te rozliczenia powyborcze się zaczną, to na przykład pan prezydent Andrzej Duda będzie korzystał z prawa łaski, tak jak zrobił to w przypadku Wąsika i Kamińskiego? No, wtedy już pokazał, że potrafi posunąć się bardzo daleko, do złamania prawa wręcz. Więc tego bym nie wykluczył, ale kiedy pan zadawał mi to pytanie, to przypomniałem sobie sytuację z odchodzącym z Białego Domu Trumpem. Wtedy też przypuszczano, że on będzie ułaskawiał hurtowo. Częściowo to zrobił, zresztą każdy ustępujący prezydent USA to robi. Ale nie aż tak bardzo, jak oczekiwano, czy jak się obawiano, więc mam nadzieję, że i w tym zakresie, w tym przypadku pan Duda będzie chociażby przestrzegał procedur, a te procedury to jest na przykład zapytanie sądu o opinię. Panie premierze, jakby odchodząc już od takich, zostając w bieżącej polityce, ja chciałem jeszcze wrócić na koniec naszej rozmowy do wyborów. Frekwencja w wyborach, no, rekordowa, absolutnie rekordowa, nie było takiej po 89 roku. To jest wyraz znużenia Prawem i Sprawiedliwością, rządami Prawa i Sprawiedliwości, czy wreszcie taką coraz większą dojrzałością obywatelską naszego polskiego społeczeństwa? Czy ludzie ogólnie dostrzegają to, że wybory są bardzo ważne i że one mają gigantyczny wpływ na nasze życie i że każdy głos się liczy? No, czy raczej po prostu są zmęczeni i bardzo desperacko chcą zmian? Wie pan, każda władza męczy, więc ten element na pewno też występował, czy nuży. I Margaret Thatcher i Helmut Kohl odchodzili, przegrywając wybory. Natomiast wydaje mi się, że tutaj było coś więcej. Znużenie nie zmobilizowałoby w takim stopniu naszego społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. Młode pokolenie jakby ma prawo być mniej znużone, bo często ci ludzie uzyskali prawo do głosowania dopiero w ostatnim czasie, w ostatnim roku czy dwóch latach. Ta wysoka frekwencja jest konsekwencją ogromnej mobilizacji młodych wyborców. To są dane wprost oszałamiające. Prawie dwukrotnie wyższa frekwencja w tych wyborach niż 4 lata temu. Wyborców do 29 roku, gdy chodzi o ich wiek. Ja myślę, że to był jednak w dużym stopniu z jednej strony fakt, że rozumiano znaczenie i wagę wyborów, ale po drugie to było oburzenie. Oburzenie sposobem funkcjonowania PiS-u i sprawowania władzy i prowadzenia kampanii wyborczej. I tych wszystkich manipulacji, które miały zagwarantować PiS-owi utrzymanie się u władzy. To wymyślone bzdurne referendum, pozwalające wydawać pieniądze państwowe na prowadzenie kampanii wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że był w tym silny element oburzenia. No ale chyba się pan zgodzi, że to nie wygrana jednej czy drugiej partii w wyborach, a jednak właśnie ta frekwencja to jest prawdziwe zwycięstwo. Tak. Zdecydowanie tak, oczywiście. Chociaż, wie pan, po kolejnych wyborach będziemy dopiero mogli powiedzieć, czy to jest jakiś trwały trend, czy nie. Ale my przez dziesięciolecia mieliśmy zwykle frekwencję wyborczą na poziomie plus minus 50%, częściej nawet poniżej 50%. I ja zawsze to porównywałem do frekwencji wyborczej w Stanach Zjednoczonych, która również była mniej więcej 50%, ale już właśnie w ostatnich wyborach, kiedy doszło do bardzo ostrej, kontrastowej konfrontacji Bidena i Trumpa, była wyższa. Więc tego typu elementy, tego typu czynniki zwiększają frekwencję. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były marszałek Sejmu, obecnie europoseł, był dzisiaj moim i państwa gościem. Panie premierze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.